Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj rozmowa, na którą się strasznie jaram, ponieważ są, są trzy dobre powody. Jeden to pretekst, a dwa to osoby. Pretekst to książka. Książka ma tytuł Tańcząc. Pierwszy tytuł był lepszy, zaraz powiemy wam dlaczego i jest książką o kryzysach. Czy może być coś lepszego niż dobra książka o kryzysach? Nie, więc będziemy, będziemy dzisiaj o niej gadać. A te dwa pozostałe powody w studiu ze mną Agnieszka Jucewicz, dziennikarka, która jest współtwórczynią książki Tańcząc. I którą znacie z podcastu i z wielu książek na pewno, które na pewno czytaliście, bo je polecałam i w ogóle są świetne. I trzeci powód bardzo dostojny i bardzo znakomity. <grywy> To jest profesor Bartłomiej Dobroczyński, z którym strasznie chciałam porozmawiać już od dawna i który jest drugim sprawcą książki Tańcząc, książki o kryzysach. Psycholog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspaniały rozmówca. Zaraz was zadręczy wspaniałymi, pasjonującymi anegdotami. I oni razem napisali książkę, która jest naprawdę dobra. I jest taka, że można by ją... Ja nie wiem, czy ona pasuje do zmierzchów, czy zmierzchy pasują do niej, ale to jest naprawdę match made in heaven, bo ja ją jak ją czytałam, to miałam tysiąc razy taki moment. Tak! No tak, no przecież mówiłam, mówiłam, no przecież mówiłam, że tak. No i to też mówiłam, że tak. I to tak działa. No, no właśnie, A, A, A. I nawet mam to zapisane w postaci takich didaskaliów, bo w jednym momencie tam jest odniesienie do, do wodza. Wiele zasług z plemienia wron. To tak na polski tłumaczą, jest w polskim odpowiedniku. Wiele zasług. Tak, wiele zasług. Stasznie śmiesznie, dlatego że to jakby nie oddaje tego, co jest istotą tego imienia, jak możemy się rozkręcić w taki bardzo niszowy sposób. Dlatego że Counting Cups, to u Indian Prairie jest taki zwyczaj, że oni wojnę traktują sportowo i najważniejszym wyczynem wojennym wśród wielu. Plemion czy narodów Indian Równin, jest dotknięcie żywego bądź martwego wroga gołą ręką albo specjalną laską, która się nazywa Counting Sticks. Ten Counting Sticks, czyli się po prostu, to jest takie sportowe: podjeżdża się i się dotyka i, i odjeżdża. Nie chodzi o zabicie. Trafione, zatopione. Dokładnie. I teraz ten, który właśnie nazywa się w taki sposób, wiele zasług, to dotyczy kogoś, kto wiele razy dotknął. Żywego bądź martwego wroga, gołą ręką bądź tą laską do zaliczania uderzeń, jak to mówiono. Przy czym to jest pełny sport, bo to jest troszeczkę tak jak w zabawach dziecięcych czy w zabawie chowanego, że tego samego można dotknąć tylko określoną ilość razy. Czyli na przykład tą samą osobę można dotknąć trzy albo cztery razy, potem ona już jest nieczynna. Każdy, kto dotknie następny, nie ma jakby nie ma żadnej możliwości, żeby mu to zaliczyć na poczet zasług, wielu tych zasług. I teraz ja w tym świetle jakby hierarchii czynów bojowych Indian Równin zawsze się zastanawiam, jak to możliwe, że oni jakąkolwiek bitwę z kawalerią wygrali. No ale to ma, ma, mamy wszyscy próbkę poczucia humoru. Taka będzie ta rozmowa. W każdym ha, razie książka, książka jest znakomita. Znaczy t, 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 książka Nadzieja Radykalna, do której się przed chwilą odnosiliśmy, jest znakomita. Że na ten Ale książka Tańcząc jest fantastyczna. I teraz szanowny rozmówca przemówił, pan profesor. Będziemy rozmawiać we troje i, i m, moja, mój wniosek może obserwacja próba chwycenia tego na metapoziomie. Czy się zgodzicie, że to jest książka, która, prób, która nie próbuje, ale która mówi, że kryzys nie jest antytezą szczęścia, że to nie jest tak, że to są dwa przeciwległe stany. Hmm. Agnieszko ja mam to, zacząć. Pan, dobrze. To ja może zdradzę kulisy tej naszej rozmowy, żeby Państwo wiedzieli. Uważam, że kulisy są wspaniałe do tego tematu pod tytułem Kryzys, ponieważ przez ostatnie 45 minut walczyliśmy z technologią. Totalny kryzys. Wszyscy tutaj prawie poumierali, zapłakali się i, i e, ja miałam, ja przynajmniej miałam wizję, że zaraz się rozejdziemy i nic z tego nie będzie. Tymczasem udało się pokonać ten kryzys technologiczny. Z poczuciem humoru, e, sublimując. Tak. Z technologia filmami... okazała się łaskawa. Ma... Tańcząc. Tańcząc prawie <noise> oraz tańcząc z własnymi demonami. E, e, przypomniały mi się wspaniałe, znaczy wspaniałe, nie wspaniałe, właśnie, ale te czasy, w, w, kiedy w pandemii działo się to praktycznie notorycznie. Ja miałam takie mm, e, przynajmniej poczucie, że ciągle jak, jak mam jakąś bardzo ważną rozmowę, to ta technologia się wywala. Ale wtedy jakoś było więcej cierpliwości dlatego. No i takie są kulisy. I e, zadałaś pytanie, czy kryzys, czy ta nasza książka jest o tym, że kryzys jest antytezą szczęścia? Że nie jest. Że nie, że jest, nie jest, jest antytezą. Że nie jest. Czyli to jest takie: jakby uprościć to pytanie, to czy to jest pytanie o tym. Czym jest ten kryzys według nas? No, trochę, wolałabym Was nie przyszpilać na definicjach, bo to jednak jest kiepskie dziennikarstwo i kiepskie bycie rozmówczynią, ale raczej to, jak opowiadacie o kryzysie, mnie urzeka. No bo tak, no, jakby to jest podobna wrażliwość, podobne przykłady, podobna muzyka, wszystko podobne. Ale, ale też um, ja w książce czuję takie, przekona takie przekonanie, że potrzebujemy. Nieustannie sobie i innym, którzy chcieliby tego słuchać, powtarzać, że to jest coś takiego, co nas nie ominie, jest immanentne. E co traktowane w zły sposób, będziemy gadać o unikaniu i o udawaniu martwego niedźwiedzia i śmierdzeniu, co, co można przegapić, co może nas pozamiatać i to nie chodzi o ten neoliberalny dialog, że ale weź z tego maksa i stań się lepszą wersją siebie, bo w ogóle nie, ale że to jest coś... Oraz widzę co... ze sfery komfortu. Nienawidzę tego, jak to mówi do mnie, widzę ze, sfer... ze sfery to komfortu. To jest straszne. Ja, a dlaczego? <laughs> A, a ja pytam wtedy, a czy znasz moją strefę komfortu? E, Jeszcze No jest duża, no, mała no. w ogóle ten, że, że potrzebujemy o tym mówić, że one nas nie ominą, że są immanentne, że potrzebujemy się uczyć je obsługiwać, wziąć tyle, ile możemy wziąć, bo nie da się wszystkiego, nie da się tego kiełznać nie da się tego skontrolować i przerobić na dobro i, i zachować wobec tego jakąś pokorę, bo one się będą wydarzać. I biorąc pod uwagę. Miejsce w historii i to, jak żyjemy, ten będzie ich dużo i będą grube. No i myślę, że a, ostatnie, a... ile to już lat cztery albo pięć pokazały, że jak, jak bardzo one mogą być grube. Używając e, tego słowa, i jak bardzo mogą być mocne. E, I w tej naszej pierwszej wersji tej rozmowy, która się nie nagrała, <grywa> o, o, e, o tym skąd się wzięła nasza książka, bo myślę, że to jest ważne, i to może być częściowo odpowiedzią na Twoje pytanie, e, mówił Bartek. Może ja zacznę. A i, i Ach, tobie tak. oddam, oddam ja, słowo. To lepiej powiedz. Nie, nie powiem krócej. <noise> A ty powiesz to, co Dzięki. ważniejsze. Ta cała książka wzięła się z naszej rozmowy, którą zrobiliśmy w 2019 roku. I tu ta chronologia jest bardzo ważna. Ona się ukazała w 2019 roku w Wysokich Obcasach Ekstra. I była taką naszą rozmową, która wynikała z naszej potrzeby porozmawiania o kryzysie wieku średniego, ale w inny niż dotychczas się mówiło o, o tym sposób. Czyli w takim właśnie nie na śmiesznie, nie na, nie na stereotypowo, nie na tym, że to jest taki moment w życiu, którego po pierwsze wszyscy doświadczają, co jest nieprawdą, a jeżeli doświadczają, to w bardzo określony sposób go przeżywają, głównie się mówiło o kryzysie wieku średniego przeżywanych przez mężczyzn, i w taki właśnie sposób przerysowany, karykaturalny. Ja też bardzo chciałam porozmawiać ym, o tym w sposób poważny i taki bardziej humanistyczny, czyli że jest to taki moment w życiu i niekoniecznie występujący w połowie życia, który dotyczy osób różnych, ym, znaczy wszystkich, tak? I, i, I myśmy myśleli, że robimy taką kameralną rozmowę, y, która zainteresuje, nie wiem, siedem osób poza nami, ale my będziemy mieli z tego wielką przyjemność i mieliśmy, wydaje mi się, prawda? Mieliśmy przyjemność z tej tak rozmowy tak. tak. A tymczasem się okazało, że, jest, że ona jakoś niezwykle rezonuje. I, I jeszcze raz podkreślę, to był 2019 rok, jesień. Y I okazało się, że ludzie ją czytają, i że sobie polecają, i że przysyłają nam maila, i że chcą z nami o niej rozmawiać. I, i, i to było dosyć niesamowite, bo to nie był taki moment. Y nic takiego się nie działo jakby globalnie. Y jeszcze. Y jeszcze. I zobaczcie, co się stało. Kilka miesięcy później, nadszedł marzec 2020, pandemia, no, szok. jak dzisiaj nawet te, pisałam taki tekst. Y o tym, co się, w ogóle zac... co się w ogóle stało z tą pandemią w naszym przeżyciu, i że ona zniknęła w ogóle z dyskursu społecznego, nie ma jej, czyli za chwilę nam to wybije pewnie, albo już wybija w ten czy inny sposób. Więc to było takie doświadczenie, w którym osoby nawet relatywnie szczęśliwe, żyjące w dobrym stanie i w dobrobytku i w dobrym zdrowiu mogły doświadczyć tego, czym jest duży kryzys. I to stało się taką: ja nie wiem, czy pamiętacie ten moment, ale ja pamiętam rozmowy o śmierci w kolejkach po, yy, po ser. Jak już można było do tych kolejek stanąć, stanąć był, był jeszcze taki moment, kiedy to, to, to było bardzo ograniczone. Później, po pandemii, która trwała teoretycznie dwa lata, bo tam. W maju 2022 roku ją odwołano już oficjalnie. Myśmy wcześniej weszli w, w wojnę tuż za naszą granicą, i to była taka kolejna rzecz kolejny taki bardzo duży kryzys, który nawet dotknął tych, którzy mieli relatywnie dobre życie, tak jak wcześniej powiedziałam. Więc to wszystko razem też skłoniło. To, to wszystko to jest jakby zaplecze tej naszej książki. I to jest coś, co, co jakby mówi też o tym, co się pojawiło w twoim pytaniu, że, że nie, nie ma szans, żeby człowiek uniknął taki, takiego doświadczenia granicznego w swoim życiu. Nawet jeśli jego osobiste życie będzie dobre i zdrowe przez długi czas. No później się skonfrontuje ze śmiercią, z, z utratą bliskich i tak dalej. Ale te kryzysy, to, to, to co się pojawia na zewnątrz nas, też może uderzyć nas tak mocno, jak tego doświadczyliśmy i w pandemii, i później, kiedy, e, kiedy tuż za naszą granicą pojawiła się wojna, która też nasze własne narodowe traumy e, na o, pewno okoliczowała. Od... Tak. Tak. Bardzo dobrze, że to wszystko, Agnieszko, powiedziałeś, A ja bym dodał od siebie no, jeszcze taką jedną rzecz, którą, która jest też wynikiem jakby mojego doświadczenia z jednej strony jako nauczyciela akademickiego ja już 40 parę lat pracuję na uniwersytecie i można powiedzieć, jest to wielki przywilej kontaktowania się bez przerwy z ludźmi młodymi, mężczyznami, kobietami, osobami transpłciowymi, osobami z różnymi problemami, osobami z mniejszości seksualnych, etc., etc. Nazywają mnie czasem opiekunem homopiskląt, mimo, że jestem starym, przeterminowanym hetero ze ściany wschodniej. W każdym razie ee, ee, to moje jakby kumulujące się z roku na rok doświadczenie jest takie, że my stworzyliśmy sobie strasznie opresyjną kulturę. Oczywiście można pytać, kto to stworzył, kto jest odpowiedzialny, zwykle się mówi, to oni zrobili, ale powiedzmy, że żyjemy w tak bardzo opresyjnej kulturze, że dla większości ludzi jest to kultura, której dominuje ciągłe porównywanie się, presja zewnętrzna. O jakby ciągłe pragnienie sukcesu, ciągłe poczucie bycia niedoskonałym, ciągłe poczucie za słabego starania się, ciągły właściwie taki lęk i poczucie, że jest się samemu z tym wszystkim zostawiony, że jest kompletnie się jakby opuszczony i właściwie jedyne co zostało to w nocy leżeć i pochylpywać w samotności, brań Boże, żeby nikt bliskich, nawet z rodziny nie usłyszał, bo to będzie stanowić problem. Ja od pewnego czasu, jakby rozmawiając ze studentami, i studentkami na wykładach, w wielu jakby różnych jakby sytuacjach, zauważam, że zauważyłem, że taką jakby bardzo ważną rzeczą jest pokazywać ludziom, że oni są w tej takiej swoim opuszczeniu i osamotnieniu w ogromnej mierze jakby. To nie jest stan obiektywny, to nie jest tak naprawdę. Oni są ofiarami pewnej narracji, pewnej opowieści, która jest nam narzucona. Ja mam takie użyte zresztą w tej książce, jakby a, powiedzenie, które jest powiedzeniem jednego z antypsychiatrów, Tomasza Sasa, która mówi: Węgierskiego pochodzenia antypsychiatra. Antypsychiatria jest kontrowersyjna, ale bardzo wiele jej, jakby. Pomysłów jej twórców różnych, a refleksji na temat społeczeństwa nie straciło jakby swojej aktualności. On powiedział kiedyś coś takiego, że u zwierząt to jest tak, czy w naturze to jest tak, że zwycięża silniejsza energia. Albo zjadasz, albo jesteś zjadany. Nie, to można powiedzieć jest takie dość brutalne określenie, ale powiedzmy. Bardzo fascynujące jest powiedzenie, a co u człowieka jest odpowiednikiem. Tego u ludzi albo opowiadasz, albo jesteś opowiadany. Albo stwarzamy, albo jesteśmy częścią czyjeś narracji. Jeżeli a narracje, które szczególnie te, które tworzą politycy, różne ośrodki opiniotwórcze, celebryci, coachowie, media, można tu sobie dopisywać brakujących, one są jakby narracjami, które nakładane są na ludzi, a ludzie jakby niekoniecznie jakby muszą się w nich odnajdywać. I to, że oni się w nich nie odnajdują, nie wynika z tego, że oni są jakoś, nie wiem, niedopasowani do życia czy nieudani, tylko z tego, że te narracje są bardzo jednostronne, że te narracje jakby bardzo mocno kładą nacisk na odpowiedzialność. Jednostki za wszystko, mężczyzny, kobiety, nie wiem, dziecka, osoby dorosłej, starszej, że nie zadbałeś sobie, nie nauczyłeś się, byłeś taka, taki. I ja sobie pomyślałem, że całe moje życie naukowe, to czego ja się nauczyłem jako tak zwany naukowiec nauczyciel akademicki, że rzeczywistość nie jest prosta, że rzeczywistość jest bardzo złożona. I że warto by było, to jest jedna z takich bardzo ważnych funkcji nauk humanistycznych, e, taka krytyczno-emancypacyjna funkcja, że warto dać ludziom narzędzie do takiego po pierwsze odsamotnienia tego kryzysu, czy takiego poczucia bycia właśnie samotnym w opresji w świecie, który jest cały wrogi i w którym nie dajemy sobie rady, pokazać im, że. Wszyscy jakby w tym się w jakimś sensie znajdujemy prędzej czy później, tak czy inaczej, i że wiele z tego, co nam się przydarza i wiele z naszych cierpień wynika z tego, że narzucono nam pewną opowieść, która nie jest opowieścią prawdziwą, która nie uwzględnia bardzo wielu różnych ważnych zmiennych. Ja pamiętam kiedyś był taki wykład, na którym jeden z moich przedmiotów opcjonalnych, na którym jakby doszło w wyniku, powiedziałbym, złożonej sytuacji do tego, że nagle opowiedziałem im taką rzecz, że była wymiana argumentu z jakimś studentem, który mówił, no ale przecież no, każdy jest kowalem swojego losu, nie każdy za siebie musi odpowiadać, każdy jakby musi brać pod uwagę, no to jest jakby dorosłość, dorosłość polega na tym, że My zdajemy sobie sprawę, jakby kim jesteśmy, ze swoich ograniczeń, z różnych jakby rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. A ja powiedziałem, że ja nie, jakby nie mogę się zgodzić, że mi zawsze strasznie zgrzyta ktoś, kto mówi o tym właśnie, o tym kowalu własnego losu. Nie tylko dlatego, że jak mówi Piotr Konowicz, najbardziej lubią o tym mówić ci, którzy odziedziczyli kuźnie, ale przede wszystkim dlatego, że on jest nieprawdziwy. Że to jest wizja, jakby opowieść o człowieku, która kładzie jakby odpowiedzialność nadmierną na mężczyzn i kobiet, i to w tych zakresach, w których oni odpowiedzialnie jakby być nie mogą, co jakby kompletnie ukierunkowuje ich działania w taką stronę, w której oni w ogóle nawet nie powinni jakby zaczynać działać. Że jakby takim motywem tej książki było że chcemy opowiedzieć prawdę o kryzysie. Prawda o kryzysie jest taka, że ty Marto, ty Agnieszko, czy ja Bartku, czy pan Krysie nie wybierał sobie żadnej praktycznie rzeczy, za którą jest dzisiaj oceniany. Że nie wybieraliśmy sobie rodziców, nie wybieraliśmy sobie języka, nie wybieraliśmy sobie czasu w którym się rodzimy, nie wybieraliśmy sobie miejsca geograficznego, nie wybieraliśmy sobie narodu, nie wybieraliśmy sobie praktycznie jakby niczego. I urodzenie się w pewnym momencie, a następnie podleganie oddziaływaniu tego wszystkiego, co wiązało się z tym, że urodziliśmy się w takim, a nie innym miejscu, w takim kontekście kulturowym, etc., etc., powoduje, że... Wszelkie oceny ludzi, nie wiem, za urodę, za inteligencję, za wygląd, za to, że mają lepsze wykształcenie niż inni i tak, dalej, i tak dalej, nie uwzględnia tego, że oni na, nie wiem, nie chcę epatować liczbami, ale na większą część tego, co zadecydowało o miejscu, w którym są, nie mieli wpływu. Oni w pewnym momencie nagle zostali, stali się istotami byli bardziej świadomymi, zaczęli dokonywać wyborów, ale wyborów w ramach tej puli, która jest im dostarczona. I kiedy ja to do nich mówiłem, ja widziałem, jak na ich twarzach maluje się taka coraz większa ulga, że no tak, no przecież rzeczywiście teraz w takiej sytuacji, kiedy jakby naczelną zasadą Systemu, który stworzyliśmy sobie tego opresyjnego systemu, jest ciągłe porównywanie. Jest to, czy ktoś ma zdolność kredytową, czy ktoś ma zdolność reklamową, czy jest numer jeden na świecie, czy jest najlepszy, czy odniósł sukces, czy nie jest broń Boże przegrywem, czy nie jest broń Boże jakąś, nie wiem, nieudaną kobietą czy nieudanym mężczyzną, że to jest wszystko system, który jest jakby w pewnym sensie bezwzględnie potrafi zepsuć życie bardzo dużej liczbie ludzi w sytuacji, kiedy jakby oni nie powinni w ogóle działać w tym kierunku, żeby się porównywać, żeby się oceniać za to, jak wyglądają, jacy są inteligentni, jak, dlatego, że mają pewną określoną pulę kart i tylko wewnątrz nie jakby działaj. I powiedzieliśmy, Agnieszko, zróbmy taką książkę, w której porozmawiamy o Sytuacjach kryzysów egzystencjalnych, o tym, co Jaspers nazywał sytuacjami granicznymi, o, o śmierci, o opuszczeniu, o samotności. Porozmawiajmy o tych o chorobach, o utracie, o nieudanych miłościach, po, o, o tym, że nie, nie wyszły nam jakby różne rzeczy, ale nawiązując do Twojego pytania, czy kryzys jest przeciwieństwem, jakby szczęścia w takim kontekście, że żyjemy w takiej narzuconej narracji, że my musimy niejako sztucznie przedstawiać swoje życie na zewnątrz innym jako szczęśliwe, udane, wspaniałe, gdzie za pomocą tych wszystkich mediów społecznościowych i tego pragnienia i modlitwy o lajki staramy się jakby, żeby wszyscy zobaczyli, że jest nam tak naprawdę lepiej niż nam w rzeczywistości jest. Że jest, jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy udani, że nakręcamy jakby spiralę, taką zbrojeń, e, powiedziałbym, wzajemnych przeciwko sobie, no, która prowadzi do tego, że wszyscy jesteśmy właściwie znękani, sfrustrowani, zalęknieni, pełni obaw, pełni poczucia, że e, jakby e, prawdziwe życie toczy się gdzie indziej. Poszukujemy jakby jakichś wzorców, poszukujemy jakichś szybkich odpowiedzi. A po pierwsze, ani nie jest prawdą to, że musimy w ten sposób żyć, ani nie znajdziemy żadnych łatwych odpowiedzi. Te wszystkie chciałem jakby mieć taką okazję. Żeby wreszcie powiedzieć, że te wszystkie takie proste odpowiedzi, które mówią zrób to, skoncentruj się na oddechu, albo wyjść kredyt, albo wyjść zrób sobie lepszą pracę, albo wyjedź coś tam i zrób coś takiego, zrób sobie operację plastyczną. Albo jeszcze i tutaj można setki takich odpowiedzi udzielanych przez różnych mędrców i mędrczynie współczesności jakby e, dopisać. To ja sobie powiedziałem, że musimy, chcemy, pragniemy zrobić książkę, w której powiemy, nie ma łatwych odpowiedzi, kryzys będzie zawsze, e, żyjemy od kryzysu do kryzysu, życie jest w pewnym sensie ciągłym zarządzaniem kryzysem, bo ciągle zmagamy się jakby z entropią, że procesy rozpadu są silniejsze i powiedziałbym łatwiejsze do zainicjowania niż procesy konstrukowania, tworzenia. Dbania, nie wiem, rozwijania, hodowania, pielęgnowania. Już do, zdążyłeś dotknąć jakichś pięciu rzeczy, ale y, y, jedną wyjmę na, na wierzch. Wy? Kryzys to jest takie miejsce, y, wbrew temu co mówi nam świat, w którym my mamy niską sprawczość i wysoką odpowiedzialność. I to jest najgorzej. Odpo bo, bo nasza sprawczość w zakresie katastrofy klimatycznej, yy, genotypu, który mamy, czy rodziny, w której się urodziliśmy, jest zerowa. Bardzo niewielka. Natomiast odpowiedzialność jest stuprocentowa. By to znaczy, jesteśmy dziećmi z określonej rodziny, będziemy mieli określone choroby w związku z tym, co dostaliśmy w pakiecie i żyjemy w katastrofie klimatycznej, która nas dotknie, mimo że yy, niekoniecznie my yy, bierzemy z tego benefity. I że yy, w, w mojej pracy i w zmierzchach i we wszystkim co robię jak dotykam tego momentu z ludźmi na przykład z którymi pracuję w gabinecie albo rozmawiam tego momentu w którym oni sobie zdają sprawę z tego że są właśnie w niskiej sprawczości i wysokiej odpowiedzialności i oni dotykają tej nie, takiej egzystencjalnej niemocy uh -huh. to wtedy po pierwsze ta narracja Powszechna, ta neoliberalna narracja wraca do nich z wielo, ze zwielokrotnioną siłą, Dokładnie. bo oni się porównują do tego, co jest na zewnątrz i mówią: To znaczy, że ja naprawdę jestem, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, przegrywem, i, i y, płeć nie jest nieważna, ale przede wszystkim oni dotykają jakiegoś miejsca. Które dla mnie jest wzruszające, potężne, niezwykle cenne, głębokie, humanistyczne. Wiecie, jest, jest jakimś świętym gralem, a dla nich jest dla nich to znaczy dla wielu osób, to nie jest ci oni, jest czymś wstydliwym, żenującym, yy, yy, od czego czują do siebie co najmniej dystans, a czasami nawet pogardę. Czyli tam, gdzie nasza trójka, powiedzmy, widzi w ludziach. To pęknięcie, przez które się wydostają najpotężniejsze, najważniejsze, czasami takie, wiecie, nie chcę powiedzieć szlachetne, bo to jest taki, taki kwantyfikator dosyć mocny, ale takie głębokie treści to ludzie widzą dowód ich życiowej i egzystencjalnej nieskuteczności. I, i opowie, opowiadanie tego miejsca w odwrotny sposób, że tam jesteś człowiekiem, tam jesteś żywą istotą, tam się dzieją potężne rzeczy, a nie że właśnie w tym miejscu dostajesz zero punktów i wypadasz z gry, to jest dla mnie coś, czego po prostu jest za mało w takim, takim publicznym dyskursie i wy mówicie... W dyskursie, tak. Wy notowałam sobie. Mówicie, że kryzys to jest coś większego ode mnie, na anomalia, zerwanie ciągłości narracji o ja. Oczywiście jest jaspersowa sytuacja graniczna, czy y, y, kum, kumowa, stan rewolucyjny I, i Bartek to tak kwituje To nie w książce. To nie jest specjalnie atrakcyjna oferta rozwojowa, takie rzeczy. Nie? Mhm. Ironizując na temat tego, czym jest rozwój. I teraz chciałabym, żebyście swoimi słowami powiedzieli, dlaczego kryzys jest konieczny do, ro do rozwoju i dlaczego on jest, nie, że jest dobry, bo nie o to, tylko tak wyciągając, dl dlaczego on ma takie znaczenie, dlaczego my się we troje tak podniecamy tym, że on jest taki ważny. Ja nie wiem, czy się podniecam. Ja, ja, ja jednak e się e trochę podniecam. Podoba mi się, Marty, definicja tego kryzysu, czy tego miejsca kryzysowego bardzo to, że tam jest niska sprawczość i wysoka odpowiedzialność. Tak, i to też jest tak bardzo jest trafne. Bardzo, bardzo traf tak, bardzo mi to się podoba, jak to nazwałaś, i też taka bardzo duża bezradność. Ale jak ciebie słuchałam i opisywałaś na przykład pacjentów, którzy, którzy tak mają i oni to widzą jako coś strasznego, to właśnie wydaje mi się, że dużą wartością tych naszych rozmów w tej książce jest to, że my próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właściwie tak się czują tak? Dlaczego tak jest? Co takiego jest na zewnątrz e, właśnie w tej kulturze, którą stworzyliśmy, że oni u, uważają, że to miejsce, które kiedyś, dawno temu e, było uważane za źródło mądrości, czy jakiejś takiej wewnętrznej mocy, czy jakiegoś głębszego widzenia, Przyłomnie. jako coś, coś, coś też takiego wartościowego, tak? No nie wiem, m, 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 e, to Bartek pewnie więcej będzie miał do powiedzenia na ten temat, ale my tutaj przywołujemy różne postacie z historii przecież i z też z religii, filozofii, które doświadczały takich stanów, i one były uważane jako te y, widzące więcej. Tak? Nie, specjalnie nie chciałam użyć słowa oświecone, ale y, chyba nie uniknę go, no. więc używam. E, pytanie, dlaczego to jest widziane, dlaczego dzisiaj patrzymy na kryzys jako na coś, co, czego, naj, czego, czego się jak najszybciej trzeba pozbyć? Różnymi metodami. Tych metod jest bardzo dużo, bo bardzo dużo jest takich książek, które tam proponują jakieś rozwiązania i obiecują, że to będą szybkie rozwiązania. Więc my, my tego nie proponujemy, dlatego że ja bardzo głęboko wierzę, że po prostu nie ma takich szybkich rozwiązań. Nawet jeżeli sama ich potrzebuje i bardzo bym chciała, żeby coś takiego istniało, wydaje mi się, że to jest tylko powiększowne i bardziej wpychające w jeszcze głębszy kryzys, taka iluzja, że, że coś takiego można osiągnąć. Ja powiedziałam, że się nie podniecam kryzysem, Dlaczego? że ten kryzys, o czym też mówimy wprost w tej książce, dlatego ona momentami może nie być bardzo przyjemna, jest powalający. Jest. No, wiecie, jest taka, taka psychoanalityczna teoria, że każdy sublimuje to, co lubi najbardziej. rdzy są sadystami, Psy, psychoterapeuci też są sadystami, lubią kryzysy, więc ja nie, nie ukrywam swoje, swojego tutaj umiłowania do, do, do mroku. I, i, i dla, dla mnie to jest o tyle podniecające, że. I to też widać w książce, że dla mnie kryzys jest doświadczeniem, które nadaje ludzkiemu życiu właściwą perspektywę, przynosi coś większego niż, indywid... niż doświadczenie ego. Czyli to jak ja zaczynam chorować, to dowiaduję się, że jest coś więcej od mojej tak zwanej wolnej woli, która chciałaby, żebym była wiecznie młoda, piękna, successful i w ogóle rozchwytywana. I, i robi, robi taką ramę dla mojego doświadczenia, która mi pokazuje, że ja nie jestem omnipotentna, nie, jestem śmiertelna, moje moce są ograniczone w wielu różnych obszarach. Wracamy nie tylko do sprawczości, ale w ogóle do, do takiej skali ludzkiego życia w, w tym świecie, bo wiecie, no na, nam y, media mówią, że w zasadzie możesz być wszystkim. Akurat. <noise> tak, jestem <ten> <noise> Ja bym powiedział tak, że z takich ważnych o, o, obrazów, czy z ważnych wątków, które chciałbym w tym momencie jakby dorzucić do tego, co tutaj mówimy, czyli pociągnąć dalej tą jakby narrację o, o tym rozumieniu jakby kryzysu, to jest to, że jakby różne bliskie osoby intelektualnie tam w tej książce były jakby wyciągane i między innymi z taki niemiecki, dość kontrowersyjny, ale też powiedziałbym, bardzo ciekawy filozof Peter Sloterdijk, Sloterdijk, który ma taką jakby w ogóle taki pomysł, że bycie człowiekiem polega na jakby ćwiczeniu Jasceza. Nie, że to jest takie jakby istota naszego człowieczeństwa, gdzieś jakby w głębi sprowadza się jakby do tego, że kiedy nam jakby idzie bez żadnego oporu, czy idzie nam tak wszystko jak po maśle, to my jakby nie mamy szans jakby zmierzyć się z realnym czy zmierzyć się z rzeczywistością. Taką jak ona no, naprawdę jest, a naprawdę ona jest nieprosta i bardzo, bym powiedział, wymagająca. I że to jest oczywiście bardzo trudne i kłopotliwe w tej książce, ta trudność czy kłopotliwość, nigdy nie zostaje jakby usunięta czy zagospodarowana, że trzeba powiedzieć taką rzecz, która jest nie, nie tylko, że trudna, ale jakby niepopularna i właściwie każdy łącznie z nami chętnie by ją ominął, że po prostu my jakby musimy cały czas nad sobą pracować, cały czas się wyrzekać różnych rzeczy i cały czas jakby energetycznie nadinwestowywać, a wręcz przeinwestowywać różne jakby sprawy, żeby choćby tylko utrzymać się na powierzchni, czy innymi słowy, że po prostu tak świat jest ułożony, taka jest natura rzeczywistości, że on polega na tym, że, że ona polega na tym świat rzeczywistość, że my się musimy jakby zmagać z różnymi przeciwnościami i to jakby zmaganie się jest jakby na tyle mocną częścią, nie, jakby inherentną, przyrodzoną częścią naszej egzystencji, że wszelkie próby jakby pragnienia, żeby to odsunąć albo żeby to zniknęło, albo żeby osiągnąć jakiś stan, w którym my już nigdy nie będziemy mieli e, problemów, takiej natury, że będziemy musieli się zmagać, przezwyciężać, wysilać i tak dalej, to jest jakby nie do pomyślenia. Ale my idziemy, wydaje mi się, jeszcze krok dalej, bo to, co mnie się jakby wydaje najbardziej w tej książce, co bym chciał powiedzieć, z czym ludzie żeby zostawali z kilku tych rzeczy, które chciałbym, żebyśmy z niej zostali, to jest to, że Żyjemy w opresyjnym świecie, która zmusza ludzi do myślenia o problemach i rozwiązywania takich problemów, które nie są ich problemami. Że po prostu my zostajemy jakby wkomponowani w różne opowieści, które politycy, media, kler, różni inni jakby te opowieści na nas nakładają. I my sądzimy, że mamy problemy tam, gdzie ich tak naprawdę nie mamy. Kusi mnie, ja nie lubię powoływania się na nazwiska tego rodzaju, ale kusi mnie, żeby powiedzieć, przetransponować takie zdanie Lakana, które jest mi bardzo bliskie. Zdanie, nie Lakan. Uf. Mianowicie, że człowiek jakby dojrzały i zdrowy przede wszystkim polega na tym, że zajmuje się tym, jakby, co jest dla niego ważne. Natomiast neurotyk czy człowiek, który ma psychiczne problemy, zastanawia się, czego chce od niego inny. Czyli zastanawia się, jak zrobić tak, żeby przypodobać się innemu, żeby zyskać lajki od innego, żeby zyskać jakby aprobatę innego. A przez innych można sobie podłożyć bardzo różne tutaj postaci i osoby no od mamy, babci, cioci poczynając, a kończąc na nie wiem, mediach, szefach w pracy naszych różnych współ osobach, z którymi w różnych jakby sytuacjach życiowych żyjemy i jesteśmy. I nie chodzi o to, żeby kogokolwiek lekceważyć, nie chodzi o to, żeby pomijać jakby czyjeś zdanie, czy żeby E, jakby kompletnie nie zwracać uwagi na to, co inni myślą, tylko jakby chodzi przede wszystkim o to, żeby stworzyć dla siebie narrację. Gdybym, to jest jakby główna myśl, którą chciałbym przekazać, że e, to, co jest najistotniejsze, to to, żeby e, w którymś momencie zrozumieć, że nałożono na nas różne opowieści. I że jeśli chcemy podlegać różnym opowieściom, czy chcemy realizować scenariusze z tych opowieści i robimy to świadomie, to ok, ale jeszcze lepsza droga, czy lepsza sytuacja jest wtedy, kiedy my stwarzamy swoją własną opowieść o naszym życiu, stwarzamy sobie jakby własny kosmos, własne cele, własne jakby te rzeczy, które. E, znajdujemy, odkrywamy, które są dla nas rzeczy, osoby, zadania, przyjemności, e, sytuacje, etc., które są dla nas ważne, które z nami rezonują, które e, chcemy naprawdę, my chcemy, żeby je zrealizować i urzeczywistnić. I oczywiście, jakby w związku z tym, w tej książce, bardzo ważny moment mówi o tym, że tego się nie da. Jakby zrobić, jeśli się dobrze nie pozna, kim się jest, nie pozna się samego siebie. Tyle. No to ja bym tylko chciała tutaj dodać, jak cię słucham i też, no wiem, te różne rzeczy, które mówisz, teraz są rozbudowane, rozwinięte w naszej wspólnej książce, ale ktoś by mógł powiedzieć: No ale jak to przecież my żyjemy w takich czasach, gdzie zewsząd się nam mówi: bądź sobą, bądź sobą i wszyscy są tak właśnie skoncentrowani? Na tym, żeby ta, te, te swoi, tego swojego ja szukać, i eksponować, i realizować. I wydaje mi się, że to, co, co jest też jedną z takich ważniejszych rzeczy w naszej książce, jest takie zwrócenie uwagi na to, że to jest pewien paradoks, że z jednej strony rzeczywiście te opowieści o tym tam bądź sobą, i szukaj swojego ja i właśnie słowo rozwój, którego ja nie, nie lubię, bo jakoś szukam zamiennika, który by oddawał. Nie znalazłem. No, właśnie ja też nie. E, więc nie, nie, nie będę tutaj na gorąco wymyślać. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka ułuda, właśnie, że. Um... Bądź taki jak chcesz, to oznacza, bądź taki jak wszyscy dzisiaj. Czy bądź taki jak yy, mówią nam naj, najbardziej popularni influencerzy i influencerki. Tak? Żyj tak w taki sposób, że tych scenariuszy do życia jest powiedzmy 10 na krzyż, czy scenariuszy tego, jak może wyglądać satysfakcjonujące dobre życie, i weźcie człowieku zwyczajny, który ma zupełnie inne warunki wyjściowe, w tym wyrób. Więc wydaje mi się, że to też to rodzi bardzo dużo takiej frustracji i właśnie takiej e, poczucia nieadekwatności do tego, czego świat od nas oczekuje, z siebie. To Bartek o tym mówił wcześniej właśnie, że czasami z, jedną z przyczyn kryzysu, tych przyczyn jest bardzo dużo i one mają, ten kryzys ma bardzo różną naturę i myślę, że każdy z nas ma swoją indywidualną opowieść o, o, o genezie swojego własnego kryzysu. Ale jedną z przyczyn kryzysu jest to, że że wymaga się czegoś od nas, co jest niemożliwe do zrealizowania, i nam się wydaje, że my musimy to zrealizować. A nie musi to być prawda. Może nie musimy, możemy, może poszukać możemy swojej własnej drogi. I to jest pytanie, które też stawiacie w książce, czyli pytanie o adaptację versus indywiduację. Czyli na ile my musimy podlegać. Mhm. Organizującym nas opowieścią, które często mamy zinternalizowane jako wzorce Dokładnie. przekonania i w ogóle. A na ile postępować ścieżką indywiduacji i nawet złośliwości o Jungu wam daruję, bo jesteście najlepsi, ale ja, ja nie mam do niego nabożnego stosunku. Ale, ale jakby indywiduacja oznacza, że ja się jednak na jakimś poziomie wypisuję ze zbiorowego. Tak, i, i, I mówię, y, ja y, mogę uznawać jakieś wartości, które są powszechnie uznawane, ale ja już nie składam tej kontrybucji ze swojej krwi do zbiorowego i, nie, i, i to zadowolenie inne, innego, a zaadaptowanie się do stu, sto, 100% czy 50% norm przestaje być moim zadaniem życiowym. Moim zadaniem życiowym zaczyna być jakieś. No i teraz się zaczyna Aha. problem. No bo c, c, co jak nie nie pieniędzy, nie? Albo tam sława, Dokładnie. chwała i orzeszki. Ja, czy... Warto. Yy, ja bym powiedział tak, że yy, zaczynając może od Junga, yy, po latach, musiało do jakby, tego dojść po latach, sobie uprzytomniłem, że dwoma jakby książkami, które, czy dwoma postaciami, może lepiej tak powiem, które skłoniły mnie do pójścia na studia psychologiczne w latach 70. XX wieku, to było bardzo dawno temu, jeszcze zanim Mojżesz zaprowadził Naród izraelski z ziemi egipskiej z domu nie woli. W związku z tym i miałem być biologiem, ale z, najpierw malarzem, potem biologiem, a z różnych powodów e, jakby te drogi zostały przede mną zamknięte i kiedy szukałem swojej drogi dwie osoby o tym jakby zadecydowały, mówię w takim pewnym uproszczeniu, mianowicie Karl Gustav Jung i Jelich From. Ci dwaj ludzie, ja dzisiaj czasem jak czytam, jak do rozmów z Agnieszką się przygotowywałem i czytałem różne teksty Froma, które ostatni raz czytałem powiedzmy 40 parę lat temu, nagle ze zdumieniem odkrywałem, że ja myślę tymi myślami i mówię tymi słowami i myślę, że to są moje własne słowa i moje własne myśli. To jest nieprawdopodobne jakby doświadczenie. A propos Junga, jeden z moich Takich ulubionych, niszowych rockerów, taki australijczyk David Allen śpiewał I am a Freud, I'm not longer very young. Nie? I ja bym powiedział, lubię bardzo tą podwójność tego. W moim życiu tak się potoczyło, że na tak zwaną stanie dziadocenu zostałem bardziej bliżej mi do Freuda niż do Junga. Ale Junga bardzo cenię i szanuję. Ja mam do niego ambiwalentny stosunek, I my Junga tutaj używamy jakby nie w takim kontekście, w kontekście bardzo pojedynczej osoby, tylko w kontekście pewnych jakby całych takich grup pomysłów, których on jest bardzo dobrym przedstawicielem, które mówią o człowieku, moim zdaniem, bardzo trafną rzecz, która jest w gruncie rzeczy bardzo prosta, ale ludzie sobie my jakby z trudem to sobie uprzytamniamy, że człowiek ma na ziemi jakby dwa takie zadania. Ty je jakby bardzo ładnie. Przeciwstawiłaś adaptację indywiduacji. Można by dokładnie to w ten sposób, te słowa uznać za jakby sygnały, I że pierwszym zadaniem jest to, że my wyrastamy w jakiejś społeczność, rodzimy się w jakichś rodzinach. No i teraz mówiąc jakby tak trochę nonchalansko, trochę brutalnie, musimy z tym jakoś żyć, musimy coś z tym zrobić, musimy jakoś w pewnym momencie... Przestajemy być zaopiekowani przez rodzinę. Musimy znaleźć sobie jakąś drogę życiową, jakieś miejsce, jakąś pracę, jakieś wykształcenie, jakiś partnerów, partnerki. Musimy sobie, no można powiedzieć, stajemy w tej rzeczywistości, i oczywiście różni ludzie nam przedstawiają propozycje, co moglibyśmy robić. No bo chodzimy do szkoły, uczymy się różnych przedmiotów, widzimy różne osoby, które jedne są nam bliższe, dalsze możemy na nie jakby zobaczyć, popatrzeć i powiedzieć, chcę być taki jak ciocia, która jest neurochirurgą, albo chcę być tak jak moja kuzynka, która jest poetką, to jest wspaniałe to, czym się ona zajmuje. Ludzie są istotami stadnymi, jesteśmy społecznymi istotami. Potrzebujemy siebie bezwzględnie, nie możemy żyć bez siebie. E, nawzajem z siebie czerpiemy inspirację, uczymy się, naśladujemy itd., itd. Ale te koncepcje, o których tutaj mówimy, które są mi jakby bliskie, mówią, to w pewnym momencie się wyczerpie. To się wyczerpie na dwa sposoby. Na sposób, powiedziałbym, taki z sukcesem i na sposób nie z sukcesem. Na sposób z sukcesem jest mniej oczywisty, więc popowiem o nim drugim no, sposób bez sukcesu to polega na tym, no, że w pewnym momencie widzimy, że nie da się zrobić to, czego chcemy, że różne rzeczy od nas zależą, ale wiele innych bardzo ważnych rzeczy od nas nie zależy, że nasza odpowiedzialność jest wielka, ale sprawstwo niewielkie. Nie? że po prostu istota wrażliwa, czująca, myśląca, w pewnym momencie widzi, że żeby nie wiem, jak się starać, to natrafia na różne ograniczenia, a nawet i tutaj ta część z sukcesem, ludzie, którzy odnoszą w życiu jakby adaptację im wychodzi jakby całkiem nieźle, w pewnym momencie zetkną się z tym, to od Agnieszki mam ten przykład, ona ma od jakiegoś człowieka, którego pisarza, którego nie, nazwiska teraz nie przypomnę, że jak się dojdzie na szczyt, to największym problemem w tym jest, że widzi się, że od tego momentu już się będzie tylko schodzić, że czyli innymi słowy dochodzi się do takiego miejsca, w którym się widzi, żebym nie wiem, jakim był mistrzem adaptacji, jak wspaniale funkcjonował czy funkcjonowała, to przychodzą naturalne bariery, których nie przekroczymy. Choroby, śmiertelność, odchodzenie bliskich, Czyli że znajdujemy się w takiej sytuacji, która z takiej perspektywy, kiedy w życiu patrzy się na to, że liczy się tylko to, czy odnosisz sukces, czy nie, a sukces to znaczy być wysoko w hierarchii, mieć wiele dóbr, mieć ekscytujące przeżycia, etc., etc., to większość ludzi będzie przegranych. Dlatego, że zarówno czy jakby ta pierwsza grupa, która szybko jakby szybciej zauważył, że nie da się być numerem jeden na świecie, jak i ci, którzy będą przez długi czas jakimiś tam numerami z pierwszej piątki, czy z pierwszej dziesiątki najbogatszych, najpiękniejszych, najmądrzejszych, itd, i tak dalej, natrafią na ograniczenia, które są jakby nieprzeskakiwalne czy nieprzekraczalne. My zachęcamy w tej książce do stworzenia innej narracji, do innej opowieści, której wartości są inne, w której można powiedzieć tak, można prowadzić szczęśliwe a, albo udane, bo szczęśliwe to tam z Iżkiem, żeśmy pokonali szczęście, że szczęście jest dla niewolników, co to w ogóle jest za poszukiwanie szczęścia. Nie, szczęście to jest coś, co przynosi nam naprawdę szczęście, kiedy o nim marzymy, ale kiedy już dojdzie do realizacji, to potem się okazuje, że to wcale tak być nie musi, jeśli byśmy, większość z nas gdyby wzięła i... Porównała, jak wyglądało, mówi, czyli wymarzona sytuacja, film, a potem reality, jak doszło do jej realizacji, to okazałoby się, że często tutaj rozbieżność jest bardzo, jakby duża, i to nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało. My proponujemy, żeby stworzyć sobie, jakby, inne narracje, inne tożsamości, w sensie inaczej patrzeć na siebie, inaczej patrzeć na swoją relację do życia, inaczej, jakby w tym życiu. Opowiadać o sobie, inaczej sobie dobierać aktywności, bo się okazuje, że takich rzeczy, które przynoszą poczucie pełni życia, poczucie spełnienia, można szukać. W zupełnie innych miejscach niż to sugerują te narracje, które są nam jakby narzucane. Ja też, From Jung i Jung, i jak znalazłam tą y, nekrofilię, narcyzm i kaźlirodczą symbiozę, to no wierzcie mi albo nie, ale naprawdę zrzuciłam komputer, bo czytałam w PDF-ie i po po podskoczyłam z radości, bo nie słyszałam tego tak dawno, a to jest tak celne. Y, nie zabierzemy Wam całej przyjemności w opowiadaniu o czym jest nekrofilia właśnie, narcyzm właśnie. i y, zachęcam do przeczytania. Kazirot, psa, symbioza, ale są to trzy pojęcia, które budzą wyobraźnię i odpowiedź na nie jest, jest niezwykle potężna, bo bio, bio, kawałek zdrodzimy, że biofilia to jest, to jest kierunek ku życiu. Mówimy o tej indywiduacji i szukaniu swojej narracji, tożsamości i tak dalej. Ja bym bardzo chciała tutaj, żeby to było jasne, że że to nie jest zachęta do tego, żeby się właśnie oddzielić od ludzkości. Że paradoksalnie jedno z drugim można połączyć. Że nie, gram, nie, nie gramy na indywidualizm. Tak, tak, tak. I że to jest od, jakby ta, 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 ta droga, o której my dużo mówimy, jako o drodze, która ma sens. No, do, dobrze, tylko wiecie, gdzie my teraz jesteśmy ze wszystkim, yy, z naszą rozmową, znaczy nie że z, z, z całością świata, którym nie zarządzamy, ale jesteśmy w takim miejscu, że mówimy osobom, które nas słuchają, a wy mówicie to w książce. Nie dosyć, że y, y, ja, ja się z tym zgadzam to do zasady, krwią się pod tym podpiszę. Tylko ja wiem, jak to słychać. Nie dosyć, że masz przestać wierzyć w obowiązującą narrację o zajebistości. Pan profesor wybaczy. Mhm. Ale jak jestem zmieszczacz, klnę jak szef. Nie dosyć, że masz się wypisać z tego wyścigu, który daje tyle fantastycznych rzeczy. Tamte serduszka na Instagramie. Tam nic nie daje, ale okej. Okay. <gryś> nie dosyć, że się z tego wypisz, to jeszcze zrób krok, który jest krokiem drastycznym. To znaczy, ogranicz, specjalnie używam tego słowa, ogranicz swoje wyobrażenie o tym, że świat należy do ciebie, że to wszystko, co mówimy. Na rzecz połączenia się z. Nie podlizywania się innemu, żeby ci dał lajka, nie y, imponowania innemu, żeby, że, żeby padł przed tobą na kolana, tylko żeby się z innym połączyć w jakimś czymś w ogóle absolutnie niewyobrażalnym, po to, żeby. żeby co, żeby. No, żeby nie cierpieć tak strasznie, bo to. Lajki i ta, ta zajebiste życie, które rzekomo nas otacza, nie przekłada się na miny młodych ludzi, których ja obserwuję którzy mi otaczają, dlatego że oni są po prostu nieszczęśliwi bardzo często. Właśnie dokładnie z powodu tego zajebistego życia, które im się jednak, jak wszystko na to wskazuje, nie przydarza. I to każdym się nie przydarza, dlatego że ta opresyjna kultura, o której tutaj mówimy, jest tworzona tak, w taki sposób, żeby nikt, kto jest jej aktywnym, zaangażowanym, afirmującym uczestnikiem, nie czuł się dobrze. Żeby ciągle miał braki. Żeby ciągle miał poczucie, że ma niedoskonałe to, że to nie jest tak, jak być powinno, żeby ciągle trudził się i dążył do różnych rzeczy, nie wiedząc przy tym, że to dążenie nie jest na jego korzyść, tylko na korzyść, któremu je narzucili. Nie? I nie jest też na korzyść tak zwanej całej jakby ludzkości. Nie? Kapitalizm polega na sprzedawaniu, ale ciągłe kupowanie i sprzedawanie, ciągłe produkowanie doprowadziło między innymi do tego miejsca, gdzie jesteśmy, że po prostu zawalimy planetę, zawalimy cały wszechświat, zabijemy wszystkie zwierzęta, zmasakrujemy wszystko za pomocą nadmiaru rzeczy, które na niego jakby wyrzucimy, na ten, który cały czas to się jakby dzieje. I gdyby to było tak, że żyjemy, jak to mówił Leibniz na no najlepszym jakby ze światów, czy najlepszym jakby systemie, to nie byłoby takiego powszechnego poczucia kryzysu. Nie byłoby tego polikryzysu. To dlaczego ludzie bez przerwy się biją, bez przerwy są wojny, bez przerwy są różnego rodzaju jakby sytuacje rewolucyjne. Jest, wszystko się jakby nie ma żadnego, nie wiem, Arkadii ani Edenu, którą rzekomo obiecują, że będziemy mieć. To gdzieś Fukuyama obiecywał, jak były szczyty takiego neoliberalizmu. Będzie wspaniale, będziemy pracować, będziemy konsumować. Nic z tego się nie dzieje. W ogóle niczego takiego jakby nie ma. Nagle się okazuje, że musimy się, nie możemy się przyzwyczaić do niczego. Ani do klimatu, ani do pogody. Ani do sytuacji politycznej, ani do sytuacji kulturowej, ani do żadnej innej. Po prostu jesteśmy jakby e, kompletnymi, wydziedziczonymi sierotami marnotrawnymi, które nie mają gdzie wrócić, które nie mają jakby się dokąd udać. Ktoś może powiedzieć: kola, kola, nie jest tak źle. No jest spokojnie. Może jakby przerysowuję i przesadzam, ale bardzo trudno opowiedzieć o tym, o czym jest ta cała jakby książka w paru. Jakby takich krótkich i, 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 i wyrazistych, a równocześnie nieprzesadzonych, zniuansowanych zdaniach czy akapitach. I y, y, nasze ambicje nie są też takie, że my oferujemy właśnie jakiegoś grala, który zamieni wszystko to, co jest. Nasze, powtarzam, ambicje są jakby skromniejsze, żeby ktoś, kto to przeczyta. Poczuł, że zdjęto z niego część jakby tego ciężaru, który nosi jakby nie wiedząc, że nie musi go tego ciężaru nosić. To z jednej strony. Z drugiej strony, że te różne możliwe reakcje na kryzys czy te rozwiązania, które są proponowane przez otaczające nas siły, które mają wystarczającą liczbę środków komunikacji i mediów, żeby nam te rozwiązania przedstawiać, że te rozwiązania są rozwiązaniami też dla nas niespecjalnie dobrymi, też są rozwiązaniami, które nam jakby w rezultacie mogą jakby zaszkodzić A... i tak dalej, i tak dalej. Nie harmonia i taka, powiedziałbym, nie spolaryzowanie, tylko próba stworzenia pewnego realistycznego wyobrażenia nie jest tak bardzo jakby atrakcyjna w takim sensie, że ktoś, kto oczekuje takich fajerwerków, jakich tutaj obiecuje nam świat, może powiedzieć, nie, to my wolimy jakby coś innego, nie wolimy te wspaniałe doświadczenia i wolimy te lajki, My mówimy, no, trudno. Może rzeczywiście tak. Część będzie z tego jakaś zadowolona. Są ludzie, którzy nie czuwają kryzysu albo lubią też takie sytuacje. Ludzie są różni. Może jeszcze ostatnią rzecz, jakby, którą bym chciał w tym ciągu mniej zbornym, ale wiele myśli mi po głowie krąży, dopowiedzieć. To jest taka że taką banalną, ale nie tak wcale często uświadomioną tezą tej naszych rozmów, tej naszej książki, jest to, że nie ma jednej recepty, a rzeczywistość jest różnorodna. Że to poszukiwanie jednej recepty nie doprowadzi nas do jej znalezienia, dlatego że ludzie się od siebie bardzo różnią. I to, co dla jednego będzie pomocne, dla innego być nie musi, i to jest stan, jakby dobry, stan naturalny. Tak po prostu jest. No dobrze, ale da, dajecie w książce nie rady, ale po, pokarm dla myśli, pokazując, które strategie mogą działać, które nie, nie będą działać. Ba, bardzo lubię oczywiście ten pasus o, o tym, dlaczego przeczekanie kryzysu nie działa, ale oprócz. Yy, Biofilii, połączenia z innym i brania odpowiedzialności. Jedną ze strategii bardzo fajnych, które sugerujecie, że można sobie było ją, ją przemyśleć, jest granie w żyćko. I to jest. A czy to, znaczy... Znaczy, tak tajemst, powiedziałbym coś, co jest. Tym, jakby W naszej dzisiejszej rozmowie walczy, walczy we mnie taki umysł akademika, który natychmiast chce jakby opowiedzieć o tym w taki sposób. Nie, bardzo jakby zakorzeniony w tradycji, w historii, powołać się na e, Fryderyka Schillera, powołać się na e, Roger'a Kalua i jakby opisać tą całą sytuację. E, jakby to byłby taki bufor ochronny, w ten sposób można jakby wie, wiele rzeczy nazwiskami i nazwami teorii załatwić, ale jakby nie o to chodzi, no. To, co chcemy, jakby chcieliśmy o tym graniu, jakby powiedzieć, to to, że takie najcięższe kryzysy, najcięższe, najtrudniejsze sytuacje, one powodują, że my tracimy dystans, tracimy formę, tracimy wszelką możliwość jakby zrelatywizowania naszej sytuacji i wtedy stajemy się niepokojąco nasza sytuacja podobna do sytuacji, powiedziałbym, zwierzęcia, e, sytuacji kogoś, kto w żaden sposób nie może jakby wyjść na chwilę z siebie i stanąć jakby z boku i popatrzeć na to, co się w nim znajduje, e, czy na sytuację, w której się znajduje właśnie z pewnej perspektywy i z pewnym dystansem, dlatego że cierpienie, opresja jest tak potężna, że nic nie możemy zrobić. Przypomniał mi się taki. Pomnik, który zwierzętom jest wystawiony biorącym udział w wojnach światowych. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że kilkadziesiąt milionów zwierząt było wykorzystywanych w I i II wojnie światowej psów, koni, gołębi, różnych jeszcze innych zwierząt, mniej licznie. I, I pomnik w Wielkiej Brytanii postawiony tym zwierzętom, które zginęły w wojnie, ma przepiękną inskrypcję. One nie miały wyboru. One po prostu zostały przez ludzi wzięte, wytresowane, wykorzystane na wiele jakby różnych sposobów. I teraz nie żeby się jakoś odcinać, żeby powiedzieć, nie, my nie jesteśmy zwierzętami, tylko jakby sporą część tej książce stanowi nawiązanie do takiej tradycji czy do takiego sposobu myślenia o człowieczeństwie, że człowieczeństwo daje pewną możliwość zdystansowania się do swojej sytuacji. To zdystansowanie się polega na tym, że my ludzie nie jesteśmy w życiu jakby jeden do jeden, tylko my mamy kulturę, mamy język, mamy... E, powiedziałbym, różne opowieści czy różne narracje, w które ten wątek się cały czas powtarza, w które możemy się wpisywać i że możemy jakby popatrzeć na swoje życie, co czasem bywa bardzo pomocne, jako na grę, jako na pewną sytuację, w której się znaleźliśmy, niekoniecznie jakby z własnego wyboru, ale w której możemy sobie ulżyć, czy w której możemy sobie pomóc, stwarzając pewną właśnie opowieść, stwarzając pewne, pewną grę, czy pewną jakby zabawę, która pozwoli nam nawet w bardzo dramatycznej sytuacji jednak jakoś się w niej odnaleźć i sobie pomóc. Tam w książce powołuję, czy przywołuję taki przykład takiego dysydenta z czasów Rosji Sowieckiej, Mianowicie on się nazywał Władimir Bukowski, był takim dysydentem nieideologicznym, w takim sensie, że mu się po prostu system nie podobał, nie miał do tego. Był studentem biologii, bardzo wcześnie zadarł z systemem w latach 60-70 i bardzo szybko został skazany na różne represje, podlegał różnym represjom. Takim jak na przykład bycie w szpitalach psychiatrycznych, tak zwanych psychuszkach, gdzie niepokornych władza sowiecka trzymała, ale też w Łagrach spędził prawie 15 lat. I on jakby w takiej książce, która była bardzo ważną formacyjną książką w moim życiu, książka się nazywa i powraca wiatr, opisywał innym językiem niż tacy klasyczni dysydenci jak na przykład Sołżenicyn, zupełnie innym językiem swoją sytuację walki z reżimem sowieckim, przy czym trzeba dodać, że tej walki, która w pewnym sensie okazała się jakby zwycięska o tyle, że w którymś momencie został wyrzucony ze Związku Radzieckiego. Po tych 15 latach łagru został wymieniony za chilejskiego komunistę Korkolana i jakby pojechał na zakód. Potem jego życie niekoniecznie się ułożyło jakby w najlepszy sposób, ale to co jest najważniejsze w tej książce to jest parę takich opowieści, które pokazują, jak w naprawdę trudnej sytuacji na przykład przesłuchań na Łubiance, czyli w takim miejscu, w którym służby sowieckie NKWD, GPR, GPU i inne od najdawniejszych czasów torturowały i wymuszały na ludziach różnego rodzaju zeznania. To pod żadnym pozorem nie może być uznane, że to była jakaś lekka czy łatwa sytuacja. On prowadził taką z nimi grę, że miał wyobrażony pałac z wielu dziesięcioma komnatami. I on, kiedy oni go przesłuchiwali, zadawali mu trudne pytania oraz robili różne niedobre rzeczy z jego ciałem. On całą swoją koncentrację jakby miał wpuszczoną w to, że w pokoju 32 brakuje mu umeblowania, a w pokoju 16 nie ma obrazów na ścianie, a w jeszcze innym pokoju zastanawia się, jakie powinny być dywany albo rasy. Czyli on jakby prowadził taką, stworzył sobie taką zabawę, w której. Meblował, ozdabiał, wyobrażał sobie pokój, znaczy, wyobrażał sobie zamek, w którym jest wiele pomieszczeń, z którymi on musi coś, jakby robić, i to mu pozwalało przetrwać w sposób efektywny, jakby trudne sytuacje. I o tym mówię w takim kontekście, że nawet naprawdę bardzo wydaje się sytuacja bez wyjścia, sytuacja, której nie da się nieomal zrelatywizować, nie da się powiedzieć, to jest zabawa. To pod żadnym pozorem nie jest zabawa. Są jednak umysły, czy jest taka możliwość, co widzimy na przykładach poszczególnych po ludzi, takich opisów z historii jest więcej. Możemy, można podać więcej takich przykładów, kiedy Możemy się zdystansować, możemy popatrzeć na to, że ja na przykład jestem małym Bartusiem, którym ja dorosły Bartek, muszę się opiekować i w sytuacji dla mnie trudnej, siedzę i też zajmuję się tym, żeby uspokajać tego małego chłopca, który jest zaniepokojony, który jest jakby onieśmielony, albo który nie wie, co jakby zrobić, to zawsze daje możliwość jakiegoś a oddzielenia się od tej sytuacji, nie bycia w nią wsadzonym jak do więzienia, albo jak w imadło, albo jak w jakieś dyby, gdzie nie mamy żadnego ruchu. Ja bym powiedział może tak, że ja nawet po namyśle wolę ten tytuł tańcząc niż tańcząc jakby między tygrysami. Pierwotny tytuł ten tańcząc między tygrysami miał... Bardzo konkretne odniesienie do takiej buddyjskiej opowieści o kobiecie, która spostrzega, która ucieka przed tygrysami. To jest opowieść z książki Pemmy która e, jakby e, ma służyć przedstawieniu jakiejś ważnej prawdy. I tą ważną prawdą jest to, że kobieta, która ucieka przed tygrysami, dochodzi do przepaści, e, znajduje jakąś lianę, po której się usiłuje jakby opuścić niżej, żeby im uciec, ale zobaczy, widzi, że na dole też są tegrysy. i jeszcze w dodatku widzi, że mysz podgryza to Janę, na której ona się zawiesiła i w pewnym momencie zauważa, że na, tym, na tej skarpie, na tym zboczu rosną też truskawki zaczyna ze smakiem te truskawki zajadać i komentarz tej nauczycielki buddyjskiej jest taki, że no po prostu tak jest. Jesteśmy między narodzinami i śmiercią, jesteśmy między różnymi trudnymi sytuacjami i możemy z tego powodu rozpaczać albo po prostu brać kolejne sytuacje w życiu i traktować je jako okazje, które się przydarzają i cieszyć się truskawkami, czy cieszyć się różnymi chwilami w życiu, yy, wiedząc, że to nie jest tak, że. To musi prowadzić do happy endu, albo to jest ostateczne jakby rozwiązanie. Ale teraz mówię: okej, okay, tak wyglądało pierwotnie, ale ja nawet wolę ten tytuł tańcząc, bo on kładzie nacisk nie na tygrysy, nie na to spektakularne wyobrażenie pasiastych stworzeń, które nas zaatakują, tylko kładzie nacisk na to, że może najważniejszą rzeczą, która się nam przydarza, kiedy jest nam źle, kiedy cierpimy. Kiedy przechodzimy przez niewyobrażalne trudności, czy kiedy wydaje nam się, że świat się całkowicie nam zawalił i skończył, to jest to, że to nas unieruchamia. To jest to, że w jungowskiej koncepcji jest nawet takie pojęcie, które mówi o skurczu świadomości, że człowiek, który ma atak paniki, atak lęku, trudności, przechodzi przez naprawdę poważny kryzys, Doświadcza czegoś takiego, co jest skurczem świadomości, a skurcz, jak wiadomo, to jest taka sytuacja, która najczęściej, jak się o niej opowiada, to mówi się w kontekście pływania. I człowiek, który płynie po wielkim oceanie, powiedzmy, swojego umysłu, to kiedy jest nie jest w sytuacji kryzysu, kiedy jest jakby dobrze... Zestrojony z oceanem Kiedy jest jakby przygotowany Kiedy daje sobie radę To ocean jest jakby jego wehikułem Woda jest czymś, dzięki czemu on się przemieszcza Z czego może czerpać radość I tak dalej, i tak dalej Jego mięśnie są w jego władzy On może płynąć, może się przemieszczać Kiedy złapie go skurcz On się nieruchamia on sztywnieje, przepełnia go ból i ta sama woda, która wcześniej była narzędziem do jego przemieszczania się, wehikułem, dzięki któremu on się porusza, staje się dla niego śmiertelnym zagrożeniem, a ciało jest, staje się czymś jakby e, również zagrożeniem, bo jest bolesne, nie jest w stanie mu służyć, nie jest w stanie wykonywać to, co pomogłoby mu z tej sytuacji się wyrwać. I jakby to tańcząc, kładzie nacisk na to, że tak naprawdę w kryzysie, w trudnościach najważniejszą rzeczą, o którą musimy dbać, którą musimy pielęgnować jest zdolność do tańczenia, do poruszania się, do zmieniania perspektywy, do tego, żeby nie zostać schwytany w podczas, z którego nie ma wyjścia. I mówimy, że to tańczenie to jest oczywiście pewna metafora, Wykorzystywana zresztą w wielkich dziełach filmowych od Greka Zorby, gdzie na samym końcu Antony Quinn tańczy do muzyki Mikisa Teodakisa do powiedzmy JoJo Rabbita Tajki gdzie na końcu też. Kiedy zakłopotany jeden z młodych bohaterów pyta, to co teraz zrobimy, to druga młoda bohaterka nawet nie odpowiada, tylko zaczyna tańczyć, bo to jest genialna, świetna, fascynująca, wspaniała, jakby metafora na to, że życie to ruch i tak długo jak jesteśmy w stanie się poruszać i zmieniać perspektywę, bo w życiu fizycznym ruch to jest przemieszczanie się, w życiu umysłowym to jest. Przyjmowanie różnych punktów widzenia, różnych perspektyw byciu patrzeniu jakby z różnych miejsc i to jest jakby jedna najważniejsza rzecz w naszej książce, a druga ważna rzecz w naszej książce to jest jak uniknąć temu ostatecznemu lękowi przed skończonością przed śmiercią przed tym, że nic z nas jakby nie zostanie i to jest jakby Odwołanie, przez odwołanie się do różnych tradycji od Belkuks i Froma do nie wiem, różnych świątych świętych ksiąg ludzkości, że jedynym jakby lekarstwem w naszym ludzkim wydaniu jest po prostu to, że musimy coś bądź kogoś pokochać, uczynić to coś bądź kogoś częścią naszej tożsamości i niejako oddać temu swoje życie, Ale tutaj oddanie bez tej takiej e, jakby m, konotacji czy takiej atmosfery, że to poświęcanie się, zabieranie sobie czegoś. Nie warto sobie niczego zabierać ani niczego się poświęcać, tylko warto dawać jakby z e, poczucia tej właśnie biofilii, chęci opiekowania się, chęci dbania, chęci m, jakby tego, żeby uczestniczyć w procesie. E, twórczym, kreującym, tworzącym nowe rzeczy, nowe, jakby wartości, a dlaczego? No, to jest, jakby wszystkie tradycje duchowe mówią, musimy stracić tą starą tożsamość, która chce się zaadaptować, która chce zwyciężać, która chce być zawsze na szczycie, która chce, żeby zawsze było po jej myśli. Tylko musimy znaleźć coś, co jakby zajmie nasze miejsce tej tożsamości, tą Nową tożsamość, które różne tradycje na różne sposoby jakby nazywają, i to brzmi bardzo jakby skomplikowanie i, 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 i powiedziałbym wręcz akrobatycznie, ale odpowiedź jest prosta. Mówi to Erich Fromm, Belkuks i pieśń nad pieśniami. Musimy miłość jest jakby odpowiedzią czy lekarstwem na naszą śmiertelność, a nie polegającą na tym, że nas ktoś pokocha, tylko na tym, że my coś bądź kogoś pokochamy. I jakby bardzo ważną taką moją prywatną inspiracją jest takie poczucie, bolesne poczucie, któremu chcę jakby zaradzać tym, co robię, asymetrii w życiu, polegającej na tym, że opiekowanie się, chronienie, pomaganie, rozwijanie, patrzenie, jak nie wiem, dojrzewa jakaś roślina. Zwierzę, drugi człowiek, twórczyni, twórca, artysta, artystka buduje się, jakaś społeczność, coś się robi, wymaga wielu inwestycji energetycznych, czasowych, jest trudne, wymaga pomysłowości, wymaga woli i zaangażowania. Natomiast niszczenie jest proste, niszczenie jest powiedziałbym szybkie, niszczenie to jest ta asymetria w której książce symbolem jest pingwin cesarski i jego jajo, że wychować dorosłego pingwina w trudnych warunkach arktycznych to wymaga potwornego wysiłku obojga rodziców i w każdym momencie narażone jest na liczne trudności, które mogą, ale nie muszą być przezwyciężone podczas gdy rozdeptanie jaja pingwina cesarskiego trwa mniej niż pół sekundy i mnie jakby chyba od najdawniejszych czasów fascynuje coś, co metaforycznie nazwam dbanie o pingwiny cesarskie, a nie rozdeptywanie jaj pingwinów cesarskich. Jak już zahaczyłeś o miłość, to yy, I rest my case. ja no, nie, nie, nie mam nie ma więcej pytań szczegółowych. Do, dobrnęliśmy, do, dobrnęliśmy do puenty. Chyba, że ty Aga jeszcze coś chciałabyś... Yy... Ja chciałabym Bartka opieprzyć, że tak wszystko spoileruje tutaj. <laughs> Ale ty, <laughs> a ty Złą robotę tutaj, bo masz rację, bo to jakby można powiedzieć, my nie, nie chcemy powiedzieć wszystkiego, my chcemy jakby zachęcić ludzi, żeby tą książkę przeczytali. Nie tylko dlatego, Ale musisz zostawić że... jakiś rąbek tajemnicy, tam nie można tak w kawę na ławę i tak dalej. Żartuję trochę, ale nie, nie mam nic więcej. Dobrze, ja mam nadzieję, że, że osoby zmierzchowe... Andrzej Żyd powiedział kiedyś taką myśl, którą ja zawsze studentom jakby mówię. Wszystko już było powiedziane, ale nikt nie słuchał, więc można powiedzieć jeszcze raz. Można przeczytać jeszcze raz. Nie młodość jakby powtarzać tego, co jest ważne. Cała orientalna tradycja mantrowania jakby się ze mną zgodziła. Że to, co jest ważne, można powtarzać w nieskończoność. Że aż wreszcie... Na, powiem na koniec taką anegdotę, że było śmiesznie, którą kocham. Mianowicie w wielkiej uczelni typu Harvard wchodzi wielki, wybitny laureat nagrody Nobla fizyk zajęć do swoich kolegów. Przed chwilą miał wykład do studentów i mówi: „Słuchajcie, po raz czwarty, po raz czwarty tłumaczę tym nieukom teorię względności Einsteina i wreszcie ją zrozumiałem. I, nigdy jakby”. Dość jest to mówimy, żart hermetyczny. Tak. Wyszliśmy od pokory, kończymy na pokorze. Ja w tej książce jest więcej, ale ja mam takie poczucie, że zmierzchowcy, nie zmierzchowcy i osoby zmierzchowe, to są osoby poszukujące wiedzy, więc da się je namówić na tą książkę. Ja wam będę musiała podziękować już powolutku za rozmowę, bo sięgamy limitów ludzkiego przyswajania. W... Myślę, że już wszystkie limity zostały przekroczone. Nie, o limitach ludzkich jakby wydalania z siebie treści, tak, bo to, się to, to, to następne, trzy razy. To następne. Moją gościnią wspaniałą była Agnieszka Jucewicz. I dziękuję pro, bardzo. Bardzo dziękuję. I profesor Bartłomiej Dobroczyński. Bardzo ci, Bartku, dziękuję. Um, ma, mam ja na... też ci bardzo dziękuję, Marto, za, zarówno za wspaniałego blurba na naszą książkę, jak i za stworzenie nam takiej okazji, że może mogliśmy tutaj o niej poopowiadać. I, i mam nadzieję, że sięgniecie po kryzysy, ale też, że ta rozmowa odpalała parę wątków, które, które ja myślę, że tu już były przetwarzane, ale do których naprawdę bardzo można, jakby ciągle można i należy dodawać treści. No właśnie, o tej kulturze, w której żyjemy, o tym napięciu pomiędzy naszym światem wewnętrznym, który się rządzi zupełnie innymi zasadami niż świat zewnętrzny, no i o tym wszystkim, co y, 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 potrzebujemy sobie powtarzać, że kryzys jest częścią naszej rz rzeczywistości psychicznej i bez niego się nie obejdziemy i to nie znaczy, że nie będzie bolało, tylko, że możemy wybrać nasz stosunek do tego, gdzie i w jaki sposób y, 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 będzie bolało i meblować swoje tak. wew we wewn wewnętrzne pałace. A ja już naprawdę kończę y, 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 i żegnam, witam, żegnam się z wami serdecznie do za dwa tygodnie. Dziękujemy bardzo. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na Patronajcie zmierzchu Możesz zajrzeć na Facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie niedźwiecka o zmierzchu na instagramie niedźwiecka dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu. Albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z Przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I Serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.